Dzień dobry moi kapitanowie, ja jestem Andryman i chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz państwa gościem jest Mieszko I, tak się nazywa ten kapitan z klanu PLCU. Płynie on na okręcie radzieckim krążowniku 10 tieru Pietropawłowsk. Pietropawłowsk to kolejny ciężki wariant krążownika projekt 82, który został przerobiony biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas II wojny światowej. Oprócz działu baterii głównej kalibru 220 mm otrzymał potężną artylerię dwufunkcyjną. Działa na 220 mm, moi drodzy, zadają obrażenia z pocisków przeciwpancernych, 6350 z pocisków OB zadają obrażenia, 3050 z 14% możliwością podpalenia. Przeładowanie tych dział, moi drodzy, to 13,5 sekundy. Zasięg dział to 18,4. Prędkość tego okrętu to 140 tysięcy koni mechanicznych, co daje nam 32,5 węzła. Oczywiście tutaj, moi drodzy, wyporność, czyli PZ tego okrętu to 55 800. Moi drodzy, wszystkie dane, które ja wam tutaj daję, to są dane okrętu bez zamontowanych flag, bez kamuflaży i bez innych takich możliwości. Moi drodzy, zachęcam do oglądania, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Dziękuję bardzo. No i tutaj Pietropawłowsk, a na nim Mieszko I podejmuje walkę z okrętem Napoli. Ktoś tam już też go bardzo mocno obija. No i Kreminek pokazuje swoje boczne wdzięki. Strzał i jedynie za 667. Pietropawłowsk próbuje jednak tutaj na siłę trafić dość dobrze. No niestety mija to się z celem. Do pancernika bicie z tego Pietropawłowska. Mimo to, że on tu jest postawiony bokiem. Nic w niego normalnie nie wchodzi. Patrząc na mapę, słuchajcie, gdzieś tutaj jeszcze się czai Minotaur, a tuż za tą góreczką, jeżeli Pietropawłowsk tylko wypłynie za tą górkę i oświeci swój radar 12-kilometrowy, na pewno wyświeci tutaj tego Minotaura i ściągnie go, ale widzę, że na razie Mieszko I na Pietropawłowsku nie płynie tam. Na dobicie Gering, który przejmuje kapa. Tutaj Mieszko I szybko podpływa do tego punktu, aby jak najszybciej zdjąć niszczyciela. Czy jemu to się uda? Zobaczcie, tu wyświecał błyszczy samolot, wystrzelenie tutaj pocisków przeciwpancernych. No niestety rykoszet nie ma, znika tutaj w dymie. Jest, pokazuje się, ale już ten Gering zostaje mocno obity przez inne okręty, kręci się w lewo, kręci się w prawo. No i Mieszko bij, póki jeszcze jest, póki go jeszcze widać. Poszedł strzał, praktycznie w ciemno. Zobaczcie, i znowu penetracja, rykoszet na ostatnim HP. Za tym przysłowiowym jednym HP ucieka niszczyciel. Zobaczcie, ile ma tam HP. 102! 102 HP! Tak jest, i pierwszy frag. Wrażyski esminic uniknął. Przebicie na wylot, zatopienie. Bardzo ostrożnie tutaj Pietropawłowsk podąża do przodu.
wie, że po prawej stronie znajduje się na poli Minotauru. Minotaur jest tutaj wyświecony, bardzo ładnie stoi. Zobaczcie, no teraz tylko Piotr Pawłus, jak dotknie go swoim pociskiem. Ach, zobaczcie, jest trafiony, zatopiony. I jedna cytadela w tym czasie akurat Piotr Pawłus dostaje tutaj dwie torpedy. Skąd to są te torpedy? Czy to torpedy od Napoli? Uważaj na Kremlina. Kremlin tu bardzo, bardzo blisko. Może dla ciebie zlikwidować. Jest Kremlin wyświecony. Pociski przeciwpancerne w burtę. Jest i cytadela. Niesamowite. 11 ponad tysięcy dostaje Kremlin z boku. Z odległości 8 km. Jeszcze popraw drugi raz jemu. O tak, pięknie, zobaczcie, za 12 tysięcy Kremlin nie wie, co ma ze sobą zrobić, ucieka, zawija kiece i w prawo lecę. Zobaczcie, jeszcze jedna salwa, no w tej chwili chyba raczej nie będzie to cytadeli, ale 4, prawie 5 tysięcy. No pięknie, pięknie tutaj zagrał, popisał się swoim celnym okiem Mieszko pierwszy na Pietropawłowsku. 6 tysięcy. W tej chwili to już taka będzie walka Piotra Pawłowskiego z Kremlinem. Takie łuskanie jego, no w tej chwili mógłby wziąć i spróbować podpalać może jego. Bo w tej chwili po 1300, 1200, po 900 takie łuskanie. No, może i ktoś tam jeszcze? Jednak zobaczcie, Kremlin nie wie, jak tutaj zlikwidować tego Piotra Pawłowskiego, gdzie on jest tutaj bardzo mocnym okrętem z przodu. Gdy przechodzą tutaj rykoszety, Piotr Pawłowsk staje, Kremlin oczywiście próbuje z burzaków tutaj bić, podpalić Piotra Pawłowska. Zobacz, tak co mówiłem, zobaczcie, za 2000, 1500, takie łuskanie, ale jeszcze ktoś tam próbuje podpalić. Worcester zapewne, tak, to on, to jego strzały. No, Piotr Pawłowsk podpalony. I to co mówiłem, zobaczcie, Mieszko pierwszy zajdzie tutaj Thunderka z tyłu i będzie tutaj pomagał tej slawie. I zobaczcie, bokiem płynie, ojojoj, już nie chcę nawet na to patrzeć. Jak to może z tej strony tu przytulić, jak RNG polosuje dobrze, to ten Thunder na pewno poczuje to wszystko, tym bardziej, że ma wieżę. Oj, pięknie, 17 tysięcy! Dwie cytadele, już w tej chwili jest w szoku Thunder, nie wie co ma tutaj ze sobą robić, wzywa tutaj pomoc przeciwlotniczą. Oj, jak jego tutaj pięknie kara. Zobaczcie co się tutaj z tym Thunderkiem dzieje, lotnictwo atakuje naszego Piotra Pawłowska. I jeszcze daj mu, tak jest, pięknie, no schodzi w oczach, papierowy król za chwilę będzie na dnie. Tutaj powinien dobre piwo postawić kapitan Sławy naszemu kapitanowi. Brawo Mieszko, super, super, super. Pięknie to zagrałeś. Za 20 sekund będzie mógł tutaj włączyć naprawkę swoją. Salwa do Piotrusia, 5000. No i Haragumo bliziutko z prawej strony. Cały czas go widzę na mapie, jest 9 km, zapewne wysyła torpedę, jest cytadela, no piękne uderzenie. No coś niesamowitego i jeszcze wsiąknij tego Haragumo, to niebezpieczeństwo jest straszne. Jedna salwa, druga salwa, jejku, ostatnie, tu zostają jemu HP, nie wiem czy on ma zalanie, wbija się w górkę. I jest salwa za salwą, jest zatopiony, zagrożenie. Już jest tutaj zlikwidowany, no nie wiem czy wysłał tutaj torpedy, bo Piotr Pawłowsk nasz ma 18 tysięcy HP, 23 tysiące Piotr Pawłowsk w przeciwnej drużynie, ale już zobaczcie, już go, już nie ma tyle HP, dostaje następne dwie cytadele. 5 minut do końca boja, tak jest. I jeszcze raz, zobaczcie, ten cały czas płynie w tym sposób, że w tym kierunku, że no
prosi się bardzo tutaj o cytę i jeszcze pokazuje boczek. Zobaczcie, co za duży błąd popełnia nieprzyjacielski tutaj krążownik. Pokazuje błąd, no i teraz rzuć kamieniem chociaż. No śmiało, będziesz miał fraga, bij go! No, pięknie, jest Kraken uwolniony, 5 okrętów zatopionych, no piękna, piękna bitwa. Jeszcze teraz przyjmujcie kapy i wszystko będzie ok. Brawo, panie kapitanie, 5 minut do końca bitwy, właściwie 4, 11 i jeszcze ten Kremlin tam na 17 km stanął i... No niestety, Slava zabiera 6 fraga. Pozostaje tylko lotniskowiec i muszę wam powiedzieć, że bardzo tutaj ładna bitwa. Trzeźwe myślenie tego kapitana Mieszka I, który płynie na Pietropawłowsku. I bardzo chciałbym podziękować temu kapitanowi za podesłany filmik, że mogłem jego tutaj zaprezentować i pokazać całej społeczności World of Warship. Dzięki ci serdecznie.